No jest pani Małgorzata Sulikowska, krewna Tomka Mackiewicza. Dzień dobry. Dzień pani. Dobry. Pani jeszcze przed sekundą sprawdza komórkę. Czy pani wiedziała coś więcej innego, czy rodzina wiedziała coś więcej innego niż to, co my widzieliśmy, czytając serwisy informacyjne, oglądając telewizję? Na chwilę obecną nie mam żadnych więcej informacji. Dobijam się o takowe, ale no, informacja jest jedna. No, polska ekipa z uratowaną Elizabeth wylatują z Nangi. Tomek umarł. A kiedy pani zdała sobie sprawę, że... Wczoraj w nocy. Jak usłyszałam, że polska ekipa wraca, że nie podejmą się akcji ratunkowej ze względu na pogodę, no to zrozumiałam, że on od wtorku, od środy w nocy, kiedy wyruszyli na atak szczytowy, no, nikt, nawet taki harpagan jak Tomek, nie jest w stanie po prostu przeżyć w tych warunkach. Rozumie pani tę decyzję naszych himalaistów? Tak, rozumiem. Oczywiście jakby bardzo ciężko mi ją zaakceptować, bo no, nie ma we mnie zgody na to, ale jakby nie możemy też narażać ich życia i no tak w himalaizmie jest tak naprawdę. No, jeżeli są dwie osoby, jedna ma szansę na przeżycie, to ona idzie. Myśli pani, znając Tomka, że to on ustalił z Elizabeth, że ona ma wracać, a on zostaje? Myślę, że jeszcze mógł jej kopniaka na drogę dać, jak nie chciała iść, bo myślę, że nie chciała iść, bo no była taka właśnie sytuacja, że ona zeszła w piątek rano kawałek, po czym zawróciła do niego z powrotem tam wyżej. Myślę, że biła się potwornie z myślami i przypuszczam, że Tomek jej powiedział, żeby szła. Na pewno nie chciał, żeby narażała swoje życie. Również miałam pytania, dlaczego ona nie zostawiła mu telefonu, dlaczego ona jakby zostawiła go w jamie śnieżnej i tak dalej. Myślę, że to były decyzje również Tomka. Myślę sobie, że chodzenie pod górę w mrozie nie jest jakąś dla mnie osobiście najfajniejszą formą spędzania wolnego czasu. Nie rozumiejąc, akceptuję jego pasję i naprawdę myślę sobie, że no, zawsze wykazywał się koniec końców tak zdrowym rozsądkiem, wycofywał się, będąc dosłownie kilkaset metrów od szczytu. I założyłam po prostu, że tak zawsze będzie, że Tomek nie będzie robił czegoś, co do czego nie będzie pewien, że się uda. W naszym materiale wczorajszym, który emitowaliśmy, czyli w nagranej w piątek z panią rozmowie, powiedziała pani coś bardzo istotnego, że pani to czuje, że albo Tomek pokona tę górę w znaczeniu zdobędzie, albo to ta góra pokona jego. Zaraz pokonali się obydwoje, dlatego że ja głęboko wierzę, że oni weszli na szczyt i jestem przekonana, że Eli, jeżeli do tego doszło, to że ona będzie w stanie to udokumentować. Więc jakby mamy remis. Nanga pokonała Tomka, ale Tomek też pokonał Nangę. Tu wyjaśnijmy, że były partner spinaczkowy i przyjaciel Elizabeth, który na bieżąco mówił, co się dzieje. Zasadniczo wszystko się sprawdzało, to co on podawał. Tak. I to on pierwszy podał, że oni zdobyli. Tak, tak. Ja jestem z nim w kontakcie. To jest ten Ludowicz. I rozumiem, że on to wiedział od Elizabeth. Eli. Tak, no ja się opieram na informacjach od niego, dlatego że ona głównie do niego wysyłała informacje na temat swojej pozycji. On jest takim rzecznikiem jakby tej wyprawy. Mhm. Wyprawa w ogóle, jak to wyprawa Tomka, skromna, niespecjalnie dokładnie zabezpieczona i tak dalej, ale otulona tysiącami serc ludzi i dobrych emocji, przesłanych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Wielka w tym moc, wielka w tych ludziach moc. To jest absolutnie porażające, ile pomocy, ile dobrych emocji dostajemy od ludzi. Zastanawiam się, słuchając pani, jak trudne musi być, bo pani mówi, że rozumie, ale może nie do końca akceptuje tego typu wybory, chodzenie, tak jak pani mówi, po tym terenie zimą. Nie jest pod górę z plecakiem, ale nazywanie Polaków, którzy robią te rzeczy, lodowymi wilkami, jest dla mnie w sumie, od wczoraj zaczynam też to rozumieć w takim innym kontekście, w sumie wspaniałe. Rozumiem i akceptuję te pasje i coraz więcej podziwu mam dla nich, ale na koniec dnia my jesteśmy osobami postronnymi. Państwo są rodziną, jesteście blisko, jesteście spokrewnieni, wiele rzeczy was łączy. Co się dzieje w tej chwili z najbliższymi Tomka? Czy ma pani takie informacje? Bo no, dzieci nie jesteśmy sobie w stanie w ogóle wyobrazić. Dzieci nie wiedzą.
Dzieci nie wiedzą, moja siostra z dwójką dzieci, Tomka wraca w tej chwili z ferii, odgradzając ich od mediów, bo nie chcę takiej sytuacji, Jezu, przepraszam, ale fajne zdjęcia Tomka, odgradzając ich jakby od dostępu do tej informacji, bo chcę im powiedzieć sama i chcę powiedzieć im wtedy, kiedy będą w bezpiecznych warunkach, kiedy my będziemy przy nich, kiedy moja mama będzie mogła do nich do tego dołączyć. Dzieci w jakim wieku? 9 i 7. 10 prawie i 7. No tak, no. Szkolne. Mhm. Szkolne dzieci, to nie jeszcze w zerówce, ale idzie do szkoły. A dla pani, dla rodziny, jeżeli się potwierdzi, że oni zdobyli szczyt, to będzie miało jakieś znaczenie? Tylko takie, że właśnie będę mogła powiedzieć, ha, widzisz, Nanga, nie pokonałaś Tomka, bo Tomek cię pierwszy pokonał. To jest gdzieś trochę na zasadzie tego, że przez tyle lat mu kibicowaliśmy i nasłuchałam się o tej Nandze, o Jezusie, po prostu ile musiałam się map naoglądać. On mi tłumaczył, że tą drogą nie, bo on teraz pójdzie tamtędy. Dla mnie to abstrakcja, no jakby nie rozumiałam tego wszystkiego, więc jakby... Czy zdobędą, czy nie, znaczy czy zdobyli, czy nie, to chyba ma mimo wszystko drugorzędne znaczenie. Dla mnie, dla nas wszystkich najważniejsze było to, żeby poszli po Tomka, żeby Tomek wrócił. W tej chwili prawdopodobnie ani nie pójdą, ani nie wróci. Okienko pogodowe ma być dopiero we wtorek. Nikt nie jest w stanie, nawet Tomek nie jest w stanie przeżyć w takich warunkach. Na pani miejscu półtora roku temu siedział tutaj, rozmawiał z Dorotą i z Marcinem i ja zapamiętam absolutnie taką kulę słońca, takiej energii pozytywnej, wielkiej radości. Uśmiechnięta taka morda, zawsze. Oczy takie niebieskie, no. Będzie w nas zawsze, no. Dziękujemy. Jesteśmy przed reklamą. Po reklamie, po pogodzie, bo teraz pogoda. Teraz pogoda. Po pogodzie będziemy rozmawiać jeszcze z fachowcami, z osobami, które tego typu wyprawy mają w małym palcu, więc proszę zostać z nami, a tymczasem w Szklarskiej Porębie Bartek.